drugi mecz sezonu, drugie zwycięstwo 5-0 w bramkach, wymarzona inauguracja tego sezonu. Na pewno tak. No, cieszymy się bardzo, że dwa mecze u siebie, dwa mecze zwycięskie, dwa mecze, w których zdobywamy w sumie 5 bramek, nie tracimy żadnej. Mamy 6 punktów na swoim koncie. Bardzo udana inauguracja tego sezonu, więc cieszymy się i już myślę, że z niecierpliwością będziemy wyczekiwali kolejnego spotkania. Za nami dwa pierwsze mecze ligowe, wracając jeszcze do okresu przygotowawczego, bo nie mieliśmy wcześniej okazji rozmawiać. Mecze sparingowe nie zwiastowały tego, że Huragan będzie strzelał bramki i wygrywał. Myślę, że te gry kontrolne na pewno nie były dla nas satysfakcjonujące, zwłaszcza jeśli o tą grę ofensywną, ale jakby nie wynikało to do końca z tego, że tych sytuacji nie stwarzaliśmy, tylko po prostu byliśmy troszkę nieskuteczni, a też jednak troszkę zmian tutaj w zespole, w rundzie, nowi zawodnicy, niektórzy doszli troszkę wcześniej, niektórzy troszkę później, też potrzebowali troszkę złapać tutaj kontaktu z zawodnikami, których mieliśmy w klubie, więc jakby to wszystko jest czas potrzebny na to, proces, także myślę, że najważniejsze jest to, że udało się to wszystko od pierwszego meczu ligowego, że idzie to w takim kierunku, jakbyśmy sobie tego życzyli. Po raz kolejny przed kamerami Huragan TV, trener drużyny gości, pan Marcel Surowiak. Huragan wygrywa 3-0. Jak pan ocenia to spotkanie ze strony tutaj drużyny gości? No ja uważam, że to jest zasłużone zwycięstwo Huraganu. Myślę, że pokazali bardzo dobry futbol. Oczywiście sprawdziły się te przepowiednie, gdzie tam powiedzmy zaczerpywałem informacji, że to jest bardzo solidny zespół, wybiegany, bardzo dobrze grający w piłkę. I to się potwierdziło, używając swoich zawodników na pewne rzeczy. No niestety popełniliśmy za dużo błędów, straciliśmy 3 bramki. Ja gratuluję Huraganowi, bo myślę, że w tym sezonie będzie bardzo mocnym zespołem. No a my się musimy skupić na tym, żeby wyciągnąć wnioski z tego meczu i w następnym, we wtorek, zagrać dużo lepiej jak dzisiaj. Za nami dwie kolejki. Polonia Kępno ma na swoim koncie w tym momencie 3 punkty. Bardzo okazałe, bo wygrana z Wiktorią Września 4-1 w pierwszej kolejce. To duży, taki można powiedzieć, duży mały sukces. Nie wiem, czy duży sukces. Zagraliśmy w meczu bardzo dobrze i taktycznie, i fizycznie, żeśmy wyglądali bardzo, bardzo solidnie. Strzeliliśmy bardzo ładne bramki. Wiadomo, że Września to jest bardzo dobry zespół i tutaj trzeba podkreślić oceny rywala, że naprawdę piłkarsko wyglądają nieźle. Ale tak powiedziałem, myśmy zagrali bardzo dobre spotkanie i moim zdaniem wygraliśmy zasłużenie z nimi. Dla was to już kolejny, tak jak i dla nas, sezon w czwartej lidze. Z jakimi założeniami wchodzicie w ten nowy sezon? Z założeniami, no po prostu chcemy zagrać, może tak, każdy mecz następny na dobrym poziomie. Ja tutaj nie chcę gdzieś tam wyróżyć fusów, bo to nie o to chodzi. My musimy skupić na tym, żeby grać dobrze w każdym meczu, żeby było zaangażowanie, żebyśmy gdzieś tam wychodzili mocno skoncentrowani. I na tym się skupiamy, nie ma żadnych celi. Może poza tym, żebyśmy więcej punktów zdobywali na jesień, jak w ostatnich dwóch sezonach, bo chcielibyśmy zagrać o wyższe cele, jak tam bronić się ostatnim przypadkiem. Powodzenia w kolejnych meczach rundy jesiennej. Do zobaczenia wiosną w Kępnie. Dziękuję i również życzę powodzenia.